Kandydaci starają się spotkać z wyborcami z wielu miejscowości. Wrocław również bywa celem wyborczych podróży rywalizujących pretendentów. Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na znaczenie wody dla gospodarki i rozwoju kraju. Kandydat prawicy odbył krótki rejs po Odrze, podkreślając rolę rzek w transporcie. Nie możemy żyć w kraju, w którym jest tak wiele rzek, odwróceni plecami do wody. Musimy postawić na gospodarkę wodną. Dostosowanie takiej rzeki jak Odra do celów transportowych jest tańsze niż budowa nowych autostrad. Transport rzeczny jest tańszy niż transport kolejowy czy transport drogowy. O kwestiach ideologicznych, takich jak równe prawa i tolerancja, mówił Robert Biedroń. Kandydat lewicy ma zamiar być, jak sam on to określa, Kwaśniewskim 2.0, czyli zwolennikiem zgody i porozumienia. Wszyscy w domu, który nazywa się Polska, powinni mieć równe prawa. To taki prezydent zabierze nas ku lepszej Polsce. Potrzebujemy takiego prezydenta, który nie będzie w takich sytuacjach chował głowy w piasek. Rafał Trzaskowski skrytykował prezydenturę Andrzeja Dudy podczas swojego wiecu na rynku. Kandydat Koalicji Obywatelskiej poruszył kwestie edukacji, miejsc pracy oraz problemy samorządów. A nam trzeba inwestycji tu i teraz. Nam trzeba miejsc pracy tu i teraz za rogiem. Tego nam trzeba. Największą szansą dla naszych dzieci jest nowoczesna, europejska edukacja. Wrocław odwiedził także kandydat PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości. Kandydat podkreślał, że będzie gotów do współpracy ze wszystkimi partiami. Taka powinna być Polska, oparta o szacunek dla każdego obywatela, szanująca różnorodność, ale budująca jedność. Wymiaru sprawiedliwości, który w centrum postawi poszkodowanego, ofiary, który będzie dochodził sprawiedliwości w trybie szybkim, bezpiecznym, dużo mniej kosztownym. Szymon Hołownia przypominał, że jest kandydatem bezpartyjnym i nie będzie zależny od prezesa żadnej partii. Kandydat mówił o swojej działalności w różnych dobroczynnych fundacjach. Jako prezydent chce się zająć naprawą ludzkich krzywd i niesprawiedliwości. Hołownia poruszał także kwestie ochrony środowiska. Stolicy Dolnego Śląska nie odwiedził jednak urzędujący prezydent. Andrzej Duda był w Złotoryi oraz Trzebnicy, jednak do Wrocławia nie zajechał. Do wyborów zostało niewiele czasu. Cisza wyborcza zaczyna się w sobotę i to będą ostatnie godziny na podjęcie decyzji. Jakub Malicki, Echo 24.